Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Dobra, mamy astrologa. Znaczy, w sumie już zaliczyliśmy astrologa, jeżeli chodzi o to. Więc tak. Myślę, że nie głupim pomysłem byłoby zrobienie troszeczkę desek. W ogóle zacznijmy jeszcze przed naszym tutaj dobrym dealem. Zobaczmy w ogóle co... Młyn rolnik, wycinka terenu pod budowę, to nie tu, pokój Euryka, też nie tu. Wiecie co mi chodzi? Chodzi mi o to, żeby zgadnąć... Co potrzebują nasi przyjaciele, na przykład ten drwal i tak dalej, no bo oni robią przedmioty z drewna, prawda? W teorii moglibyśmy dzięki temu zarobić sporo kasy, bo tego drewna mamy od cholery. Więc no, co nam stoi na przeszkodzie, żeby po prostu to sprzedać? No nic. Nic tam nie stoi tak naprawdę. Zobaczmy, co on tutaj ma. Handluj. I co skupuje? Drewniane belki. A deski skupujesz? Kupmy jedną. Kupujesz deski po 8. No to nie jest źle. Tak, bo do tego są potrzebne złożone części, więc się nie opłaca. Dobra. Czyli robimy full desek. Full deseczek. Dobra. Deski idą w miarę, więc tym bardziej jakoś tam nie przeszkadza nam to. Tylko tyle, że sporo energii tracimy przy okazji, ale tak, to jest git. Ciekawe, czy on opół jeszcze skupuje. Bo opołu jest dużo. Dobra. No i wygongoliliśmy się z tego wszystkiego, fajnie. Dobra, umieliśmy sobie to. Będzie na zero i znów będą sobie mogli tam bez problemu wszystko sprowadzać. No widać, że zębiaki są potrzebne. Dużo nam odchodzi pracy dzięki temu. Jeszcze jakbyśmy sobie ogarnęli te farmy, no właśnie, musimy ogarnąć sobie lepszą stację alchemiczną, bo to nam stricte jest potrzebne. Dobra, 8. No i się zmęczyliśmy trochę. W sumie nie szkodzi. Dziękujmy to, żeby oni też sobie mogli już to robić. No i znów kotleciki musimy zacząć ogarniać. Dobra, mamy to. Czujemy się świeżo. Że chłopaki już tutaj znów nanieśli nie wiadomo ile, kurde. No i tego drewna jest naprawdę do zarąbania. Przejdźmy się po te marchewki. Jak będą wszystkie. Może zrobimy coś z kapusty. A huk, nic nie zrobimy. Stawmy tutaj przy okazji jeszcze te winogronka, a raczej nasiona z winogron, które były. To też zostawmy, pędraczki też zostawmy, torf też zostawmy. On się nie przyda. Dobra, i resztę zabieramy. Coś tu jeszcze jest? Nie, to są same kwiatki, które tam zostawiłem na dole, ale okej. Niech będzie. No i zobaczmy, czy możemy coś zrobić ciekawego z tego. Czy my coś możemy z tego zrobić? Miska kiszonej kapusty. Dostajemy wolny metabolizm. Wszystkie wzmocnienia ulegają wydłużeniu. To nie jest głupie. Ile ty może coś? Nic? Burgery z cebulką. Pewna ręka. Zielona galaretka. To też możemy sobie zrobić. Dobra, ale za chwilę. Zobaczmy jeszcze tutaj. Pieczone jabłuszka. Mrożone jaja, zupa rybna. Sprawny wędkarz, ale to mi jest niepotrzebne na razie, więc na razie sobie to zostawimy. Szybki refleks, już uzyskujesz dodatkowy czas na zahaczenie ryby. To też niezbyt. O pasterki buraka możemy porobić. Pasterki buraka. Tutaj potrzebna jest dynia.
Tak cię snu, zużywasz mniej energii, posługując się siekierą i kilofem, makaron. Też fajne. Dobra, ale na razie bym po prostu zrobił to w ten sposób. Kuraka się pozbędziemy. Oczywiście musiał Shira walnąć. Dobra, mamy dzisiaj dzień modlitwy, tak? Tak. Więc to, co obiecałem, czyli będziemy teraz po prostu od razu z miejsca robić po prostu mszę, bo ja wiem, że ja zapomnę. Jestem pewny, że ja zapomnę. W ogóle ktoś się chce jeszcze pomodlić. Muszę chyba częściej też do tego kościoła wchodzić, żeby wiarę łapać, nie? Zawsze opowieści plus trochę wiary. Zróbmy to. No i fajna. Dyszka wskoczyła. Rodowe kazanie. Wiem, wiem. Może być. Dycha wiary, plus jeszcze tutaj trochę kasy wpadnie. Elegancko. Też no, prawie, no nie no, 2 silvery, jakby nie patrzeć. To nie jest dużo. W momencie katedry nic nie możemy zrobić. Zaniedbaliśmy trochę ten cmentarz, to prawda. To prawda. Ty to możesz się już palić. Zacznij się jarać. A czy ciebie już ogoliliśmy? A no, oczywiście, że tak. Widzę, że te odłamki grzechu, one występują, ale dopiero po jakimś czasie. No i pal się i ty. Tylko mam znów za dużo rzeczy. Shit. Shit, shit, shit. Ale dobra. W związku z tym, że już tutaj jesteśmy, no to być może... Jeszcze chwilę. To mnie nie chciałem tutaj, ale okej. Okay. Znaczy chciałem tu, ale z czymś innym. Łańcucha. Łańcucha jest tu. W ogóle nie wiem, czy może to jest wdzięczka jeszcze. To jest wdzięczka? Chyba tak. To jest wdzięczka? Nie, to nie jest wdzięczka. To jest inny. Łańcuszka. Ja do ciebie interes mam. Aha, ale nie mam pieniędzy. Wypieki, cuk i przepis placki. Za dużo rzeczy mam, boż. Ukochany dom. Stawmy tutaj te rzeczorki. Mięsko chyba też. To możemy zostawić tu. Dobra, chodźmy teraz po kasę. Mieliśmy tu przecież, kurde, te deski dokończyć. Rozumiem, że tu już jest full znów, no kurwa. Znów jest full. Tego buraka tutaj może wyposażmy w dół. Znów mam prawie full desek. Znaczy full pieńków. Trochę miejsca się przyda, jakby nie patrzeć. Dobra, no biznes jest biznes, nie? Biznes is business. Tutaj mamy już full. 70 desek starczy. Różne ludzie. I zestakowanie nic nie daje. Dobra. Niewystarczające zasoby, ale to nie szkodzi. Dobra, i sztabki, bo mamy od cholery znów tego. 200 nam starczy. Bo możemy sztabę stali już zacząć robić. Kurde, ile to będzie sztabek? 85 sztabek, ja pierdzielę. Ja pierdziu. Dobra, tutaj już kolejne dwie, boże. Dużo, 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 dużo. Myślę, że możemy iść do obozu znów.
Bo Shiro to wziął, tak? Wziął. Dajmy mu te dechy. Trochę zarobimy na tym, jakby nie patrzeć. Nie jakoś super dużo, no ale powinno nam starczyć przynajmniej na przepisy od tej naszej koleżanki. Dobra, handluj. On ma tylko 3 silvery. Fuck, nie zauważyłem tego. O, nie wiem, czy za tyle nawet to nie sprzedamy. To głupa straszna. Nie opłaca się tego robić. Ale lipa. Ej, nie, to ja tego nie chcę. A 3 silvery to w dupę wsadź. To już wolę te dechy zostawić. Zawsze 70 desek się kiedyś przyda. Ale jestem rozczarowany tym. To już wolę proste części nakurwiać i mieć to samo. Albo i więcej. Albo i więcej. To zbytnio energii nie mamy. Dobra, trzeba się przespać. Kuraczki są. Prześpijmy się i myślę, że to już czas zacząć robić winnicę. Tak mi się wydaje. No i stół alchemiczny. Bo mamy trochę tych pypków. Ja tutaj już zacząłem coś robić. Tylko chyba chciałem od łańcucha i po prostu coś kupić i nie zdążyłem. Dobra. To nie tu, to nie tu. To było tu, to chyba też nie tu. To nie tu. Alchemia. Warstwiarstwo 2 też nie. Destylacja. Projekt Destylator 2. Ej, no co jest? Wskazuje tak, jakbym miał wszystko już do tej alchemii. To czemu ja nie mogłem tego zrobić? Czekajcie. Pracownia alchemiczna, może ja czegoś potrzebowałem pokrewnego do tego. Mi się wydaje, że już mam ten stół alchemiczny, poziom drugi, tylko... Patrz, to alchemiczny, destylator... Czekajcie, co jest potrzebne do dwójki? Kogów nie mieliśmy. Nie mieliśmy kogów. Tak mi się właśnie wydawało, że to nie chodziło stricte o... jakąś technologię, taką wiecie tutaj, tylko te kogi. A kogi były tu. No właśnie, odlewy z żelaza. I teraz piec trójka nam wejdzie. Ja niepotrzebnie chyba zacząłem tamto wypalać. Oj. Dobra, to już mamy. 57 kółem zostało. Jubilerstwo na razie mnie nie interesuje. Być może metale szlachetne. Bo grafit jest przydatny. Stanowisko montażowe. Brązowe sztuczki. A tu cieśla. Umiesz się obchodzić z drewnem, pracujesz wydanie z piłą tarczową w rękach. A tu kamieniarz. Jesteś tak wprawny, że otrzymujesz dodatkowy kawałek czegoś. Wydobycie marmuru. Kurde, nie wiem. Zaraz znów coś spartolę i będzie problem. Przyjaciel pszczół. Ciężkie alkohole, trunek, destylator alkoholu. Może to jest właśnie coś, co powinniśmy pójść. Utchnienie pisarskie. Rzeźby nie. I destylacja. Destylator 2. Dobra, to na razie mamy zrobione. Idźmy teraz szybko do ukochanego domu. Zróbmy te kogi. Czy ja mogę w ogóle te kogi zrobić? To jest dobre pytanie. Tutaj nie się to przetapia. No tu będę chciał raczej ulepszyć do pieca drugiego, a potem do trzeciego, prawda? Dobra, potrzebujemy skóry. Znaczy kartki, nie skóry. Pytanie, czy ja to mam gdzieś? Pewnie nie. Samą stricte skórę. Musiał to chyba przerobić z tego, co widzę. Dobra. To było pewnie w pracowni gdzieś, nie? Tak, papier ze skóry wieprzowej. Ale jest czystego papieru. Dobra, ale to nie przeszkadza nam w sumie. Ulepszmy to.
I szybko do ukochanego domu. I ulepszmy ten piec. Buraki się nie opłacają. Ulepsz do trójki. Dwie złożone potrzebne nam jeszcze. To w sumie nie jest jakoś super drogie. To spoko, tylko żeby to zrobić, musimy to proste dokończyć. Niech będzie. My kasy też potrzebujemy. To trochę może potrwać. Dobra, ja mam tu zrobić cięcie. Dobra, moi drodzy, zrobiłem sobie to powoli. I tak, zrobimy jeszcze przy okazji galaretkę. Bo zabrakło mi już niestety wszystkiego. Więc tak zrobiłem i wstawiłem przy okazji kotleciki, ale to myślę, że nie było aż na tyle warte oglądania, żebyście, wiecie, musieli to oglądać. No, ale już mam to z głowy. Piec numer 3. Zrobiony. Widzę, że tutaj mamy coraz więcej tego wszystkiego. Tylko sztaba stali, to jest potrzebny grafit. Jest potrzebny grafit, czyli i tak musimy to zrobić. Grafit był... nie tu. Tu był chyba. Odblokuj. I przypiec 3, tak? Grafit, tak. Grafit się robi z węgla. O Jezu, tylko on się będzie tu robił w ten sposób. Ale dupa. No wykonaj to do końca, żeby to się nie świeciło. Srebrny samorodek. Powiem wam, że trochę te galaretki dają. Ej, dobra, teraz srebrne samorodki nam tutaj dropią. Fajnie. Fajno. Dobra, myślę, że przyda się jeszcze trochę opołów. Żeby to sobie było non-stop. Tam już widzę, grafit się wykonał. Opoły też są w sumie takie, że no ich w sumie ile byśmy nie mieli, to i tak będzie dobrze. I tak będzie dobrze wtedy. No i git. Zawsze się trochę tego też pozbędziemy, nie? Opsa. Tylko tak, no ten grafit się tu musi skończyć, cholercia. Zanim zrobimy te kogi. Niestety. Niestety. To możemy tu wstawić. To też. Dobra, to możemy ich sprzedać. I tak nawet zrobię. Przy okazji jeszcze może. Fajno. Jakieś kotleciki z marchwi też się przydadzą. To zostawmy. To w sumie też możemy zostawić. I resztę możemy ich sprzedać. Tylko jeszcze, zanim to zrobimy, pójdźmy sobie do kostnicy. I zobaczmy, jaki jest trupek. Co ty tam, przyjacielu, masz w środku? Oj, beznadziejne. To nawet mnie szkoda. Pyk. To możemy zostawić, to też możemy zostawić, więc lecimy pod martwym koniem. Handluj, to sprzedaj. Nie anuluj. Trochę żeśmy zarobili. Zaraz my tu ciebie też odwiedzimy, spokojnie. Najpierw... Pan Kowal, panie Kowalu, ja potrzebuję od pana pieniędzy. Ty masz dużo tej kasy nawet. O, dobra, nie pracujesz. Handluj. No i to są pieniądze, a nie jakieś, kurde, dwa silvery. Proszę was. To jest kasa, a nie. I chyba... odblokował nam się dzięki temu też stopień drugi, prawda? Tak. Dobra, pod martwym koniem. Łańcucho. Ja potrzebuję od ciebie... różne rzeczy. Ryby specjalne. Wszystko kupimy. To mi się przyda. Placki, ciasto porzeczkowe.
Naleśniki, rogal, babeczka, spoko. Pieczony łosoś, ryba po królewsku, też się przyda. Miska z zupy dyniowej, pieczona dynia, miska soczewicy. Jak nasze techniki gotowania? No ładnie. Ciasto porzeczkowe, tylko czy to ciasto porzeczkowe to jest właśnie to ciasto, które mieliśmy zrobić temu duszkowi? To jest mega pytanie. Jakieś ciasto porzeczkowe? To ciasto jest gotowe. No wygląda jak porzeczkowe. Tak. To jest ciasto porzeczkowe. Ten piec zapchany. Kurde. No to teraz i tak nic nie zrobimy z tym. Chodźmy do Alerika. Obóz uchodźców. Aleriku. Co do wampira. Mistrzu Alariku, mieszkańcy pobliskiej wsi są niezwykle zaniepokojeni pojawieniem się wampirów. Co mówisz? Mistrzu Alariku, powiedziałem, że w najbliższej wsi... Psy? Gdzie? Jakie? Nie, nie psy, mieszkańcy wsi martwią się. Martwi? Ale kto ich zabił? Czemu? No dobrze, wieśniacy boją się wampirów. Wampirów? Wampirów! A, tak, wampirów. Wampirów? To co opowiadasz? Prędzej bym uwierzył w puchatego żółtego króliczka, który przyzywa błyskawice. Wampirów? Pfy! A więc wątpi pan w istnienie wampirów? Ale wieśniacy je widzieli. Są świadkowie, ofiary. To nie tak, że wątpię. Jestem absolutnie pewien, że ich nie ma. Zrobili sobie żart twoim kosztem, biedaku. Czy to nieoczywiste? Nie zawracaj mi proszę więcej głowy takimi bzdurami, dobrze? Mówisz z taką pewnością siebie, że łatwo mu wierzyć, ale... Zapomniał zasłonić zielony wykwit na nadgarstku. Astrolog mówił, że robią się takie wampirom na niewłaściwej diecie. Zaczaje się uprzynamiać się w nocy i będą oko na Alarika. Aha. Wiem, że gdzieś tutaj musimy stanąć, ale nie. No jest noc. I co? Nic? Żartujecie sobie teraz ze mnie. O, jest. Zigerowało się. Niesamowite. To jak w starym horrorze. Muszę szybko biec do wioski i go jakoś powstrzymać. Udało ci się zamaskować wampira. Pora zabawić się w Valhensinga. Swoją drogą ciekawe, gdzie ukrył swoją trumnę do spania. Nie przejdziesz tędy, podła istoto. Broń się. Mówię do ciebie. Może trochę szacunku. Musisz mówić głośniej, jest głuchy. Świat zupełnie oszalał. Głuche wampiry, żerące czosnek wampiry. Co następne? Zatrzymaj się, potworze, i stawaj do walki. Nie ma po co, młody człowieku. Krew twojej żony mi nie smakuje, a ty nie wydajesz się wystarczająco smaczny. Umrzesz długą i bolesną śmiercią za tą zniewagę, łotrze. Broń się. Podziwiam twoją logikę. Nie wspominając o werwie, ale jeśli nie zostawisz mnie w spokoju... Nie jest sam, powstrzymamy cię razem, wampirze. Hej, panowie, nie ma powodu, żeby się zabijać. Najpierw porozmawiajmy. Grabasz? To nie twoja sprawa. Mówiłem ci, żebyś dał mi spokój. Czas ponieść konsekwencje. Hej, nic nie widzę, to nie fair. Nawet jeśli uciekniesz, wiem, gdzie cię znaleźć i... Dobranoc. Gdzie ja jestem? Umarłem? Czy to niebo? No. Niebo? Nie, wręcz przeciwnie, kurde. Ty, już pamiętam, jesteś pod tym wampirem. Coś się zbugowało. Chwila, moment. Czemu mnie nie zabiłeś? I... Ej, ty mnie słyszysz? Co się dzieje do cholery?
Kiedy byłeś nieprzytomny, pożyczyłem sobie odrobinę twojego słuchu. Co? Nic się nie martw. Jak sam słyszysz, zdążył już się zregenerować. Ale dlaczego właściwie miałbym cię zabić? Dla wszystkiego. Jesteś potworem. Znam twoją tajemnicę i... Nie jestem żadnym potworem. Nie jestem na tyle głupi, żeby zabić grabarza. To by wszystko popsuło. Planowałem zrobić ci coś raczej niedobrego, przyznaję, ale zmieniłem zdanie. Zdołałeś mnie wytropić, więc jesteś sprytniejszy niż myślałem. I może się nawet na coś przydasz. Nie będę pomagał wampirowi. Zostawię cię na moment samego. Uspokój się trochę i porzuć te żałosne urojenia o swoim bohaterstwie. Już? Czas minął. Posłuchaj mnie teraz i podejmij decyzję. Prastara klątwa powróciła i trzeba ją powstrzymać, zanim będzie za późno. To mój obowiązek, jak zapisano w prastarym pakcie. Jeśli zawiodę tysiące krwiożerczych zombie, zaleję miasto, wioskę, nawet cmentarz. Ale ten problem jest już zbyt wielki. Dam sobie z nim nie poradzę. Dlatego potrzebuję twojej pomocy, grabarzu. Nie, nie spodziewałem się tego. Muszę pomyśleć. Rozumiem. Odpowiem na każde pytanie, ale pamiętaj, że pozostało nam niewiele czasu. Dobra. Wypytuj go o szczegóły. Co zrobiłeś pasterzowi? Nic a nic, lekko puknąłem go w głowę. Na pewno mu to nie zaszkodziło. Pewnie nawet wyjdzie mu to nawet na zdrowie. W tej chwili jest u siebie w domu i zajmuje się nim jego żona. Jesteś wampirem od urodzenia? Nie, zostałem skażony ponad 30 lat temu. Porwały mnie wampiry, zamknęły mnie w klatce, torturowały i zrobiły mi to. Nienawidzę tej klątwy ponad życie, ale nie ma na nią lekarstwa. Piję krew tylko w sytuacjach bez wyjścia, aby uniknąć straszliwej śmierci. Dlaczego zaatakowałeś mieszkańców wioski? Nie chciałem tego, ale jestem o krok od głodowej śmierci. Jeśli spróbuję zaatakować kogoś w obozie, to Teodoro z łatwością mnie dopadnie. Pamiętam film, w którym facet pił krew szczurów, żeby nie... Nie boję się śmierci, ale nie mogę opuścić tego świata, nie wypełniwszy swojego obowiązku. To jest prastara klątwa. To przekleństwo, które zostało rzucone 2 wieki temu, gdy apostołowie nowej wiary zniszczyli pradawny most. Dusze zmarłych nie mogły przez to odnaleźć drogi do krainy umarłych. Oszalały z rozpaczy, wróciły do swoich ciał i zaczęły wszystkich zabijać. Nieumarli zalali cały świat. Tylko dzięki pradawnemu bogowi i prastaremu paktowi ludzkość uniknęła anihilacji. Czym jest prastary pakt? To lista nakazów, których należy przestrzegać, aby ustrzec się od prastarej klątwy. Pakt został przyjęty przez reprezentantów nowej i starej wiary oraz pradawnego boga. Moi bracia i ja, jako sygnatariusze, byliśmy zobowiązani do wypełnienia jego zapisów. Czyniliśmy to przez niemal 170 lat, ale jak widzisz, ostatecznie zawiedliśmy. Ha, jesteś starszy od Mosesa, nieźle. Zawsze wydawało mi się dziwne, że grabarze nie byli o tym wszystkim informowani. W końcu to wy jesteście gwarantami paktu. Dlaczego prastara klątwa wróciła? Ponieważ pogwałcono zapisy prastarego paktu. Zbyt wiele razy. Co masz na myśli? Okrucieństwo inkwizycji, brutalność kultu, statki umarłych uwięzione w porcie i przede wszystkim brak grabarza przez ostatnie 30 lat. Twój poprzednik został zabity, zanim ty następny wyznaczony grabarz przyszedłeś na świat. Grabarz musi zawsze stać na straży cmentarza. Jest gwarantem paktu. Dlatego zapytałem cię podczas naszego pierwszego spotkania o rolę, którą odgrywasz. Jak możemy powstrzymać prastarą klątwę? Klątwa rozpoczęła swój powrót po wielkim wybuchu. Z informacji, które posiadam, wynika, że... 4. grabarz, twój poprzednik zginął w wielkim wybuchu. Dlatego musimy zdemaskować mordercę 4. grabarza. Tylko osoba, która wyzwoliła klątwę, może powstrzymać jej rozprzestrzenienie się. Wygląda na to, że będę musiał zabawić się w Sherlocka Holmesa trochę dłużej. Więc nie ma nikogo, kto mógłby pomóc w powstrzymaniu tej klątwy? Nie ma. Pozostali sygnatariusze są związani pieczęcią milczenia. Wszyscy poza mną i moimi braćmi. Ale nie powinniśmy na nich liczyć. Dlaczego twoi bracia nie pomogą powstrzymać klątwy? To nie czas i miejsce, by o tym mówić. Może pewnego dnia...
Tymczasem wiedz jedno, możemy liczyć tylko na siebie. Zgoda, pomogę. Wiem, że to nie jest łatwa decyzja, ale dokonałeś dobrego wyboru. Pomyślmy. Arik przekonał mnie coś tam, gdy się drzwi odpadł. Na początek weź te zwoje, oszczędzisz dzięki nim wiele czasu na podróżach. Zwój teleportacji, Następnie musimy... Mistrzu Ariku, co się z tobą dzieje? Chwila, wezmę Markiza. Nie, tylko nie jego. Jeśli dowie się, że jestem wampirem, z wielką radością przebije mi serce drewnianym kołkiem. Krew. Tylko kropla krwi. Proszę, pospiesz się. Krew? Cóż, krew ze zwłok nie jest pewnie zbyt smaczna, ale to nasza jedyna opcja. Daj mu krew. To albo to. Wiadro krwi mu damy. Chyba nawet mam sporo. Mam go sporo, no jedno akurat. Akurat. Obóz uchodźców. Wampir otrzymał od ciebie krew ze zwłok. Niezbyt smaczna, ale to na tyle. Czuję się odrobinę lepiej, ale ta krew smakowała odrażająco. Do kogo należała? Do zwłok. A może liczyłeś na to, że poproszę o krew któregoś z mieszkańców wioski? O nie, znowu. Nieźle mnie po tym przeczyści. Ale masz rację. Dziękuję mimo wszystko. Jeśli chcesz, mogę dostarczać ci tę krew regularnie, żebyś nie musiał nękać mieszkańców wioski. Zgoda. Powinienem chyba zapłacić ci za tą usługę, prawda? W porządku. Mam coś dla ciebie. To mój stary krem przeciwsłoneczny dla wampirów. Możesz przekazać go im jako dowód śmierci wampira. Mieszkańcy wioski przestaną się martwić, a ty dostaniesz swoją nagrodę. Dziękuję. Pozwól, że zapytam. Dlaczego powiedziałeś, że Teodoro chętnie by cię zabił? Bo to prawda. To jedno z tych brzmi, których nie można... Dobra, to jedno z tych brzemień, którym nie wolno się dzielić. Zemdlałeś i nigdy nie dokończyłeś zdania. A tak, musisz znaleźć wampiry, które uwięziły mnie i torturowały 30 lat temu. Pamiętam, że pytały mnie o prastary pakt i prastarą klątwę. Jestem pewny, że są w jakiś sposób powiązane z klątwą i wielkim wybuchem. Gdzie powinienem rozpocząć poszukiwania? Masz jakiś adres? Nie wiem. Po wielkim wybuchu tak jakby zniknęły. Więc nie mamy żadnego tropu. Niech na pomyśle. Astrolog mówił mi, że on i czwarty grabarz zostali zredukowani przez wampiry. Jakaś dziwna magia zmieniła napastników w wampirze szczęki. Może udałoby się odnaleźć te szczęki i je odczarować. Słyszałem o tym miejscu. Powinienem poinformować Alarika. Wiem, gdzie moglibyśmy rozpocząć poszukiwania, ale minęło tyle czasu, że wątpię, że są tam jeszcze jakieś wskazówki. To żaden problem. Pożycz od Teodora oko Wiedźmaka. To specjalny artefakt pozwalający wyszukiwać rzeczy skryte za słoną czasu. Pójdziesz ze mną? Wciąż jestem zbyt osłabiony głodem. Światło dnia jest dla mnie śmiertelnie niebezpieczne. Dam ci znać, jeśli coś znajdę. Dobra. Dostarcz mu krew. Ile za krew? Nie mam pokazanego. Jest Alarik. Tu jest Alarik. Teodor, nie Alarik. Nasze umysły są wolne, przyjaciele. Zostawiliśmy kajdany i więzienne cele za sobą. Tutaj obudowę obozu najpierw. Mogę spróbować to objaśnić. Oczywiście nie jestem specjalistą, ale czytałem o tych sprawach. Biorą się z tym pewne istotne mechanizmy i parametry. Wyobraź sobie, że to coś w rodzaju skomplikowanej gry. Takim podejściem to nic trudnego. Reszta to czysta logika. Dobra, to za chwilę. Co do oka Wiedźmaka. Markizie, chciałbym coś od ciebie pożyczyć. Oko Wiedźmaka. Alarik ci o nim powiedział, co? Powinienem był zdradzić staremu łotrowi... Nie powinienem był zdradzać swoich tajemnic staremu łotrowi. Tak, mam je, ale jest dla mnie bardzo cenne. To mały cud techniki, arcydzieło stworzone przez mojego ojca. Jedyne w swoim rodzaju. Będę ostrożny i oddam je naprawdę niedługo. Nie, ale wiem, co w tej sytuacji zrobiłby mój ojciec. Jeśli wykonasz swoje zadanie i pomożesz tym wszystkim ludziom przetrwać, dam ci oko Wiedźmaka w prezencie. Nie pora na wątpliwości, aby przetrwać musimy skupić się na przyszłości.
O Jezu. Dobra. Czy możemy coś zbudować? To jest pytanie za milion punktów. Namiot mieszkalny. Kurwa, drogo. Nowy uchodźca. Też możemy. Dużo rzeczorów. Ukochany dom. A może nawet nie. Nie ukochany dom, tylko pójdziemy za chwilę sobie do... Teraz wam powiem, gdzie pójdziemy. Ja zrobiłem to, kurwa, nie w ten sposób, co chciałem. Dobra, użyjmy myszki. Użyję myszki, bo idzie zgłupieć. No dobra, starczy tyle, 28. Będzie git. Prześpijmy się, bo jestem w piący non-stop. W ogóle jest dzień kupca. Przegadaliśmy sporo. Weźmy to jeszcze przy okazji. I tak. Chcę iść do martwego konia. Wampir nie żyje. Daj mu krem do opalania Alerika. Spójrz na to. Zabrałem go z ciała wampira. Udało ci się. Niesamowite. Ogromnie nam pomogłeś. Och, dziękuję ci, dziękuję. O, nasza wioska jest ci wdzięczna, nasz bohaterze. Nie zapomnimy tego, czego dokonałeś. Radek uwierzył ci, że wampirze zagrożenie minęło. Świetnie. Świetnie to słyszeć. W takim razie... Moja nagroda. Nagroda? O, wybacz, zupełnie zapomniałem. Muszę cię uprzedzić, że sytuacja ekonomiczna naszej wioski nie jest najlepsza. O, Radryku. Moja nagroda. Zobowiązania wobec miasta wzrosły, a plony nie są najlepsze ostatnimi laty. O, Radryku. Proszę. Smutny to dzień, kiedy nawet bohaterowie nie okazują współczucia prostym wieśniakom. Ile dostałem? Nie zauważyłem. Jakoś mało chyba. Jakoś mało. Już mam stopień drugi zrobiony. Ja nie miałem przypadkowo inkwizytorowi coś załatwić. Srebrne wino dla strażników. To by się dało. 5 złotych obiadów, zezwolenie na handel, lobeżmiowi to i to. To by się dało. Jedno srebrne winko możemy kupić. Nie wiem, czy to akurat tyle będzie potrzebne, nie? Z górze wiedźm. Czy są ci strażnicy tam? Ktoś tu jest. Ale widzę, że nic nie mogę z tym zrobić. Okej. Okej. No trudno. Być może dopiero zrobię, jak będę miał... Dzień dobry. Nie no, jak będę miał dzień naszego kolegi. Tu jest przejście. Chyba czas zacząć znów coś tutaj robić, nie? Do toalety nie przejdę. Dobra, chyba mamy już grafit. Tak, mamy grafit, więc możemy przejść dalej. Musimy zrobić sztabę stali. Sobie oczywiście zróbmy. 10 to za chwilę kogi będą. Nie wiem, czy jeszcze w tym odcinku to zrobimy, raczej nie. Ale... Zawsze coś tam będzie, nie? Drewnianej belki nie robimy. Kurde, no czekam na kogi. Być może farmy zombie zaczniemy sobie ulepszać. Ze 3 by się przydały, żeby non-stop coś tworzyły. No to definitywnie by się przydało. Ale obiecałem, że będziemy robić w końcu piwo. Albo wino. Piwo, wino. To by było, nie? Wiesz to. Kubeł soku z winogron. Coś tu możemy zacząć robić faktycznie. Aż 15, dużo. Butelka cydru. Kufel piwa. Beczka fermentacyjna. To jest chyba to. Tak.
Stanowisko warzelnicze, beczka na wino, tu jest. Tego nie mamy. Tego nie mamy, opoły by się przydały. I tyle. Potrzebujemy gwoździ i prostych części. Kolejne zwłoki. Nadal nie wiem, jak zrobić sobie specjalizację w odczytywaniu, jakie czaszki mają dane organy. To by się naprawdę przydało. I proste części. No i fajnie. Mamy to. Myślę, że bez problemu teraz możemy iść i zrobić te beczki. A raczej beczkę. Beczka na wino. Da się odwrócić, da się odwrócić. To no tutaj widzę, że nam tych beczek chyba nie wejdzie nie wiadomo ile. Tutaj możemy zrobić chyba ze dwie, tak? To możemy. Nie wiem czemu dwie zrobiłem, ale okej. Czerwone wino. Dodaję HP. No dobra, no teraz już mogę robić te kubły z sokiem. Bo to jest jeden kubeł. Pierdziele. Od cholery. $15 złote. No dobra, w takim razie, oczywiście zróbmy sobie te zwykłe, no bo to i tak trwa jakiś czas. My musimy zrobić więcej winogron. Inaczej tego nie widzę. Dobra. Zobaczmy jeszcze, bo w sumie nie patrzyłem nawet tego, czy ja mogę uprawiać winogrona tutaj, bo to by się, nie powiem, że nie przydało, bo by się bardzo przydało. I to jest grządka ogrodowa z patykami. Patyki chyba mam, na pewno mam. Na razie to weźmy w ten sposób. I to. To było chyba to, tak? Ciekaw, czy po prostu możemy to zrobić. Nie wiem, czy po tych grządkach możemy chodzić, to jest najgorsze. Dobra, na razie dwa. Bo te grządki mogą być też na dynie. Te grządki mogą być na dynie. A jednak... A nie, no tak, faktycznie soczewica. Urak. Winogrona. Winogrona możemy tylko i wyłącznie sadzić w tamten sposób. O, szkoda. Szkoda. Gotowe. I pyk. I zasadźmy tą soczewicę, bo w sumie jeszcze nigdy nie robiliśmy. Aha, chuja sobie zasadzisz. Już? Zasadziłeś sobie? Zasadziłem sobie. Dobra, zobaczmy, czy możemy zrobić tego koga przy okazji, no bo wiem, że mieliśmy zrobić stację alchemiczną. Gdzie te kogi zrobić? To jest pytanie. Świet. Ja mam to ulepszyć w jakiś sposób. Techniki. Zaawansowane hutnictwo. Pies 3. Stalowe części wykonywane przy piec 3. Może kowadło dwójkę by się też przydało. To dyszka. Dobra, no weźmy to. Mogę ulepszyć? Mogę. Dobra.
No i tu widzę, że tylko i wyłącznie narzędzie nam skoczyły. Tylko narzędzie nam skoczyły. No trudno. Dobra, ale możemy iść do żmija przy okazji też. Ten Necronomicon mamy tutaj, tego co pamiętam. Ten Necronomicon... Wiecie jak kurwa Necronomicon zostawiłem? W jedzeniu? Nie. Tutaj pewnie jest. No jest. Faktiko, jest. Ojej, ja to muszę to zrobić w ten sposób, o ja! Jeden sok dopiero mamy. Dużo winogronek potrzebujemy. Mega dużo. Chodźmy jeszcze do żmija na sam koniec, bo widzę, że już zbliża się czas końca odcinka. Lubię. Dajmy mu ten Necronomicon, zobaczmy co on powie. Oto Necronomicon. Oto twoja książka, żmiju. Nie dziwne. Jesteś człowiekiem o niezwykłych umiejętnościach i w dodatku jesteś nieśmiertelny. Życie nie jest sprawiedliwe. Żmij otrzymał Necronomicon, miejmy nadzieję, że nikt nie po... Coś tam. Daj mi tę książkę. O rany. Rytuał jest bardziej skomplikowany niż sądziłem. Lęk w sercach. Fontanna krwi. Konwergencja grzechu. Nigdy nie dokończę tego rytuału. Nigdy go nie ujrzę. Nie poddawaj się, ja też mam bardzo trudne zadanie. Wiem jak to jest. Musisz tylko uwierzyć w siebie. Wszystko w twoich rękach. Jesteś niebezpiecznym, pozbawionym skrupułów łotrzykiem. Kto zdoła odpowiedzieć na ten rytuał, jeśli nie ty? Masz rację. Nie cierpię, gdy ktoś ma rację. Ale w tym wypadku przydałaby mi się jednak pomoc. Przysługa za przysługę, rozumiesz? Co do tego naszyjnika? Potrzebuję twojego nieskończonego notatnika. Zauważyłem, że masz nieskończony notatnik. Potrzebuję go do czegoś bardzo ważnego. Potrzebuję go, by odprawić własny rytuał i wrócić do swojej ukochanej. Całkiem dobrze cię rozumiem. Może nawet lepiej niż sądzisz. Ten notatnik to jedyne, co zostało z mojego dzieciństwa. W sierocińcu nie mieliśmy prawa do własności. Gdy wyciągnęli mnie z tego płonącego domu, trzymałem go z całej siły w rękach. Bardzo wiele dla mnie znaczy. Strony notatnika nigdy się nie kończą. Zapisuję w nim wszystko, a wiele z nich było już zapisanych, gdy zaczynałem. Zawsze się zastanawiałem, o czym były te wszystkie notatki. Czy ci, którzy je pisali, byli szczęśliwi? Wiesz co, jeśli mój rytuał się powiedzie, dostaniesz mój notatnik. Nie będę go już potrzebował. Wow. Do tego rytuału... Jak mogę pomóc ci w przeprowadzeniu go? Chcę ci pomóc. Mam przeczucie, że będę potrzebował od ciebie przysługi. Brzmi to rozsądnie. Przede wszystkim musimy przygotować się do rytuału. Musi być tu tak strasznie jak w moim dawnym sierocińcu. No dobra. Moi słudzy powinni drżeć tu z przerażenia. Ale komu ja to mówię? Przecież wspaniale udekorowałeś swój kościół. Tylko, że tutaj powinno być mroczniej i żadnych krzyży. Krzyże przywodzą mi na myśl złe wspomnienia. Och, och, jeszcze jedno. Będziemy potrzebować do rytuału fontanny krwi. Najlepiej na wszelki wypadek zrób dwie. Dobrze, spróbuję. Tam skąd pochodzę mamy całe święto związane ze strasznymi rzeczami. Halloween. Byłem niezły w robieniu takich dekoracji. Coś wymyślę. Biedaku, musimy tu zbierać 20 szatanistycznych znaków. Ale tu strasznie. Dobra moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Gry od Ashira. My się widzimy oczywiście w następnych odcinkach z Graveyard Keeper. Trzymajcie się. Hej, hej.